Cześć, tu Paweł. Witam Was po długiej przerwie. 4 marca, dzisiaj słońce się pokazało, no i od razu chce się coś nakręcić. No a tutaj, kto z Was nie uważa, że zielone jest piękne? No i tutaj widzicie moje pierwsze testowe wysiewy pomidorów. Tutaj obok papryki, miks różnych papryk pierwszy raz wysiewam w tym roku. Myślę, że dobre połączenie z pomidorem. A tutaj pomidorowe przedszkolaki. Dwudniowe pomidorki. A tutaj nasiona na ten sezon. Miało być 50 odmian, a uzbierało się ponad 100. Teraz próbuję tutaj jakoś to ogarnąć, poukładać, podzielić, żeby jakoś to sensownie posadzić. Tutaj dalsza część nasion. Nasiona, wszędzie nasiona. I co z tym teraz zrobić? No i wymyśliłem sobie taki system wielodoniczek z numeracją. Także jest szansa, że to jakoś jednak ogarnę. No, na zewnątrz jeszcze śnieg. Ale słońce najważniejsze, że się pokazało. No a tutaj widzicie zimowe sadzonki winorośli już mocno rozwinięte. Tutaj sadzonki hortensji też tak na próbę w zimie próbowałem ukorzenić. Tutaj widać, że lubię lubczyk. Przygotowałem sobie wiele sadzonek lubczyku, a tutaj mandarynki do szczepienia. Tutaj kolejne mandarynki do szczepienia. Selery, dwa rodzaje, naciowy i jakiś późny. Troszkę mi wybiegły, ale mam nadzieję, że słońce już będzie, więc już będą rosły normalnie. Tutaj widzicie mojego growboxa z akwarium. Posadziłem trochę dyni i ogórków. Chciałem się pobawić trochę w ich szczepienie, ale światło jest za słabe i mi trochę wybiegły. Tutaj testy pomidorów. Tutaj na środku bakłażan tajski. Testuję nasiona arbuza. No i kolejne testy pomidorów. Tu jest trochę kiepskie światło, ale ligustr, zimowe ukorzenianie, forsycja. Próby z różami, ale troszkę kiepsko poszły jak na razie. A tutaj całe pudełko nasion. Dyń, arbuzów, cukinii, ogórków. Także też będę miał sporo właśnie takich nasion. Roślinek właśnie ogórki, dyń. A na zewnątrz jeszcze biało, ale już ze słońcem. I zobaczcie, bałwan się położył. Także i wiosna chyba już coraz bliżej. A tutaj świeży obornik koński. Zaczynam zbierać pod pomidory. A tutaj nasiona pora, moje własne, zobaczymy, czy coś z tego urośnie. A tutaj pozostałości po własnej roboty winie. A przy okazji mój szczepiony bez. W
własnoręcznie szczepiony. I mokry śnieg, mróz ustępuje i najważniejsze słońce. Oby już teraz grzało. A co w tunelu? Zaraz zobaczycie. No jeszcze nic się nie dzieje, tylko śnieg się topi. A wszystkich, którzy lubią pomidory, zapraszam na grupę Lubię pomidory dla tych, co tęsknią za smakiem własnych pomidorów. Serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.